To przepraszam, proszę. No to nie szkoda. No to musimy jeszcze raz, no. Ej, ej, ej. A nam tak ładnie szło. Witam Państwa i przedstawiam Państwu panią Jadwigę Pokorską, gdańszczankę z wyboru. Bardzo mi miło. Pani Jadziu, Gdańsk to miasto, które Pani wybrała. Tak, wybrałam i bardzo kocham. Dobrze się to czuję. Dalej Pani chce tu żyć, mieszkać? Nie chce się Pani nigdzie przenieść? Nie, raczej nie. Nawet ale podróżuje Pani. No, dzieci mi nawet proponowały, żebym się przeprowadziła do nich za granicę, ale niestety stwierdziłam, że starych drzew się nie przesadza i no i znajomi, wszystko się zna tutaj, obyczaje. Poruszać jest się łatwo w Gdańsku, jest dobra komunikacja. Jest to Pani no miasto takie, można powiedzieć, ukochane, bo tak jak rozmawiamy, gdy przychodzi Pani do biblioteki, żyje Pani tym wszystkim, co się tutaj w naszym mieście dzieje. Oczywiście, no bo jeżeli ja tu mieszkam i czuję się związana z miastem, no to uważam, że powinnam na bieżąco interesować się. Jest i opera, i teatr, i Uniwersytet Trzeciego Wieku, na który już 17 lat chodzę. To już jest drugi mój uniwersytet, teraz siódmy rok przy Uniwersytecie Gdańskim na ulicy Barzyńskiego. Komunikacja, jest zaopatrzenie dobre i blisko sklepy, no i park jest w Oliwie i ja mieszkam prawie w samym lesie na osiedlu starym, osiedle młodych, teraz to się nazywa osiedle Strzyża. No czego jeszcze więcej chcieć? Kochane miasto, ale też znalazła Pani przyjeżdżając tutaj razem z mamą. W którym? W 51 roku? W 52. Mama 52? Mnie tylko przywiozła jako opiekunka. Ja przyjechałam do szkoły z wyboru. Z wyboru niestety tu na ziemię odzyskane. No tak to wtedy było. Takie były czasy. Takie były czasy. Ale przyjechała tutaj Pani i właściwie to została, ale też znalazła Pani pracę w niezwykłym miejscu. Teraz można powiedzieć no historycznym, bo pracowała Pani w Stoczni Gdańskiej. Nie, nie w Stoczni, w Stoczni Północnej. Stoczni Północnej. Ale Stocznię Gdańską również znałam. Także. Znała Pani to miejsce tak na dobrą sprawę od podszewki. Tak, Stocznię Komuny Paryskiej, bo tam mieliśmy praktykę. Także ja kończyłam, no na początku, ja przyjechałam, to pierwsza klasa była tak zwany GTZAN, Gdańskie Zakłady Techniczne, a kończyłam Technikum Przemysłu Okrętowego, bo to się później i nazwa zmieniała, ale profil nie, profil został ten sam, nie, techniczny, także. Ta praca była Pani, można powiedzieć, no całym życiem. Tak, ale też jako dla dziewczyny, kobiety, no stocznia była trudna. Zakładem, tak, trudnym zakładem, ale dość dużo się w życiu nauczyłam. Proszę Panią, taką dewizję, słuchając dużo, mało mówiąc, dużo się w życiu nauczyłam. To piękna dewiza. Nie tylko chyba do miejsca pracy przynależna, ale w życiu, prawda? Tak, a nieraz jak czegoś nie rozumiałam, to no, dopytałam się tak ukradkiem, o co chodzi, nie? Stocznia Gdańsk, jest Pani bardzo aktywną seniorką, można powiedzieć, bo właśnie wspomniała Pani o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Skąd w ogóle pomysł? Nie chciała Pani siedzieć, nie wiem, na ławeczce w parku i czytać książki albo chodzić na spacery? Woli Pani aktywnie jeszcze zdobywać wiedzę? Proszę Panią, jak pracowałam, było dziecko, praca nie była łatwa. Ciągle, że tak powiem, no musiałam być, no nie musiałam, ale zgodziłam się na takie stanowisko dyspozycyjną pracownicą. Także nie było czasu za wiele na czytanie, na rozrywki. Praca po pracy, zakupy, gotowanie, normalny dom
jak w każdej rodzinie. A jak poszłam na emeryturę, no to sobie obiecałam, że będę dużo czytać. No to zaczęłam czytać, no ale coś mi brakowało, brakowało mi tego ruchu, brakowało mi kontaktów, no to zaczęłam szukać. No to, co dla mnie było dobre i dostępne, wybieram i do dziś tak robię. Jakie to są wykłady? Czego pani się uczy? Popularno-naukowe. Mhm. Bardzo dużo się uczymy. I z technologii, z techniki, z prawo, przepisy, poznaj świat, kulturę innych państw i narodowości. Także bardzo wiele można. A co panią uzyskać. Najbardziej interesuje? Bo można sobie wybrać pewnie temat i wykład. Tak, ale są takie ciekawe ustawienia wykładów, że bardzo rzadko opuszczam. Nie? Zawsze z któregoś wykładu coś tam ciekawego się wyniesie. Szczególnie o zdrowiu teraz i poprzednio, także o żywieniu. No, ja to bym mogła listę wyliczać, nie? Jak się chce, to nie ma przeszkód, nie? I polecałaby pani innym seniorom, żeby oczywiście. Wyszli z domu i żeby poszli na taki oczywiście, wykład? Oczywiście, że tak. No trzeba wyjść, przygotować się, zobaczyć. Tam się egzaminów nie zdaje, prawda? Nie, ale indeks mamy. No, stopni nie ma, ale jest semestr zaliczony, wpisany. Pani Jadzia, proszę państwa, czyta ponad 50 książek rocznie? To znaczy, ja popatrzyłam, bo od pewnego czasu zaczęłam zapisywać, bo też i pamięć jest zawodna, żeby nie powtarzać niektórych pozycji. Więc w ubiegłym roku 50 przeczytałam pozycji w 2021. W 2020 też akurat 50, dalej już nie patrzyłam, a w tym roku 11. To jest prawie jedna książka na tydzień. I to różne. Wcale nie są cienkie, proszę państwa, książki, tylko takie różne, grube. Różne. Tak, mnie ciekawią biografie, przede wszystkim historia. Jak to było, jak to jest i jak przyszłościowo może być. Również psychologia. Dlaczego człowiek się zachowuje tak, a nie inaczej? Z czego to wynika? Co jest przyczyną? Co można poprawić? Też bardzo dużo się nauczyłam na wykładach. Jak postępować z drugim człowiekiem? Z dzieckiem, z dziećmi? Czego można uczyć? No, ale taka dewiza. Jak chcesz zmieniać świat i otoczenie, to zacznij od siebie. Ktoś, kto będzie się przyglądał, może to przyjąć. Nie będzie mu odpowiadać, to nie. Ale no, taka dewiza jest, nie? Nie narzekaj. Przede wszystkim nie narzekaj. Bo w moim wieku są trudności, człowiek już zdrowie nie takie. No ale tak jak mówię, radzę sobie i nie narzekać. Ale jest pani bardzo aktywna, bo oprócz tego, że chodzi pani na uniwersytet, to przychodzi pani do biblioteki na Strzyży, wypożyczać książki i czasopisma, których też dużo pani czyta. Ale jest pani bardzo aktywna, dużo pani chodzi, odwiedza pani różne miejsca, zwiedza. Co by pani poleciła w Gdańsku? No, co bym poleciła w Gdańsku, ale dla gdańszczan czy dla obcych? Dobrze, to inaczej zadam pytanie. Jakie jest pani ulubione miejsce? Moje ulubione miejsce z wyboru też, ale i bardzo lubię Park Oliwski. A teraz jest nowo utworzony park, który tam rośliny i drzewa z czasem będą rzucały cienie przy Uniwersytecie Gdańskim. Bardzo fajnie. Tam jest tyle przestrzeni, są rośliny nowe, dużo jest głazów, są kąciki, ptaszki są i rośliny również i rybki są, tam takie oczka są, także ciągle to się rozbudowuje. A jak wygląda pani taki zwykły dzień? Pani jedzie, pospolity. Nie ma telewizora, proszę państwa. Tak. Telewizora to już tak mi cyrka, może z 17 lat nie mam. Popsuł się i stwierdziłam, że coś trzeba wybrać. Albo zdrowie, książki,
i wiedzę, albo siedzenie w domu i patrzenie w telewizji. Bo to jest w telewizji tak, a jeszcze jedno, aha, jeszcze ciekawe, a jeszcze jedno, to jest taki narkotyk. I stwierdziłam, że nie, że wybrałam właśnie spacery. Zresztą ze względów zdrowotnych, ja muszę dużo chodzić, ruszać się. No, dzień to jest taki, wstaję około godziny 8, biorę leki, przygotowuję się, piję herbatę, tam wodę, no normalnie takie prozaiczne sprawy. I od godziny 9 do 10 gimnastyka, nie ma zmiłuj się. To jest, no muszę po prostu, czy chcę, czy nie chcę. Chcę się poruszać, chcę chodzić, muszę gimnastyki. Potem przygotowanie śniadania, jem śniadanie. Jestem alergikiem, więc w związku z tym mam trudności i ze skórą, i z jedzeniem. Trzeba się przygotować do wyjścia. Chronić jak w lecie od słońca, od wiatru. No, jakieś tam zakupy, spacer, obiad, a po południu, no to można wtedy chodzić na spacery. Jak jest pogoda, nie ma pogody czytać, no ale trzeba jeszcze takie normalne rzeczy zrobić w domu, jak pranie, gotowanie, sprzątanie, więc czasu mam dość mało. Chodzę późno spać, bo jestem typową sobą. Także jak śpię nieprzerwanie 6-7 godzin, to już jest bardzo dużo. To wystarczy. Wystarczy. Kiedyś miałam działkę, no, ale ze względów i zdrowotnych, i takich terenowych tu w Gdańsku, no trzeba było tą zlikwidować tą działkę, aczkolwiek brakuje mi tego wyjścia, tej przestrzeni. Ja kocham przestrzeń. Nie, no jak muszę, to tak, ale takich zakazów, nakazów, to bardzo mi się trudno przystosować, aczkolwiek przestrzegam prawo, czy zarządzenia, czy w mieście. I jak ktoś coś źle robi tam, co mnie, to nie podoba mi się to. Nie? Potrafi pani zwrócić uwagę, jak ktoś się źle zachowuje? Tak, tak, tak. A niejednokrotnie to się nie podoba, ale niejednokrotnie. Może jakiś skutek przyniesie, nie? Jak ja mówię, zacznij od siebie. I uczymy się całe życie. Tak, oczywiście. Od małego. Od małego, oczywiście. I nawet jak jesteśmy dorośli, też się uczymy. W domu tak. Miałam dość, no, mądrych rodziców miałam przede wszystkim, nie? Także nie, prawdopodobnie nie mieli ze mną kłopotów, bo nie dostawałam lania, aczkolwiek u nas w domu nie bito dzieci. Było nas czworo, to nieraz tam mama, no, pokrzyczała, ale to tam oko się przymknęło. Ale chyba najważniejsza jest rozmowa, prawda? Tak, ale rodzice nie mieli dużo czasu poświęcać nam na rozmowę, bo no, takie czasy były i praca była dość ciężka, ale jak dla mnie, jak ktoś powie raz, no i ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Jak nie wolno, to nie wolno. Jak mówią, że nie kładź tam palca, bo gorące, no to nie kładź, nie? Podróżuje pani do rodziny do Norwegii. Tak. Podoba się pani ten kraj? Owszem, podoba mi się. Podoba mi się porządek. Podobają mi się zachowania ludzi, społeczeństwa. Podobają mi się przede wszystkim zachowania dzieci. I na początku to ja sądziłam, że dzieci są chore w porównaniu do naszych polskich dzieci. Dzieci były tak grzeczne, na lotnisku siedziały, a nasze dzieci, wiadomo, co się dzieje. Dzieci rządzą rodzicami. No. No ale no tak jest, jak jest. Ja nie mam na to wpływu, nie? Mogę tylko się przyglądać To rodzinne zdjęcie to są wnuczki w strojach regionalnych, tak. To są te serdaczki wyszywane, a proszę panią, najbardziej to mi się podoba ta torebka. Bo ona jest że tak powiem, cała jest wyhaftowana. No i serdaczki też, i spódnice są takie zakładane w takie fałdy, koszule. No i tu są takie broszki, takie wisiory. I nawet buciki są czarne, wsuwane takie. I też mają takie srebrne klamry. Bardzo mi się to podoba, nie? Także na wszystkie święta
Norwegowie się ubierają. Tak. Tam największe święto, jak ja jeździłam, to jest Dzień Konstytucji, to jest 17 maja. To do miasteczka na obchody wszyscy idą. Niepełnosprawni na wózkach, tam nie ma tam, cała społeczność idzie świętować. No, bardzo, bardzo mi to się podoba. Czego moglibyśmy się od Norwegów uczyć? Porządku. My Polacy. Przestrzegania prawa, uprzejmości. No ja to tak widzę, nie? A oni od nas? Od Polaków? No, może gościnności, bo tam nie ma takiego zwyczaju. Oni się dopiero uczą, że nie zapraszają się tak. Natomiast sąsiadki, które były zaproszone, jak były uroczystości moich wnuczek, jak przyszły, bardzo były, że tak powiem, zadowolone, że mogły przyjść, że poznać kulturę, że tak. Czy jest jakieś miejsce, do którego chciałaby pani pojechać? No, chciałabym do wielu miejsc jechać, ale ze względów zdrowotnych niestety nie. A kto wie, może wszystko się uda, może można, może będzie można pojechać z rodziną? Raczej nie, ale do rodziny tak, jak już, no nie wiadomo, kiedy się skończy epidemia. No, żyjemy w dość trudnych pod czasach, tym względem czasach i to może z nami na długo, długo zostać. Więc ma pani absolutnie rację, trzeba uważać. Może... Tak, szczególnie w moim wieku trzeba uważać, niestety nie szarżować, nie? Lekarz ci mówi, że tak, no to zastosuj się. I pani zalety. Się stosuje. Ja się stosuję, tak. Pani Jadziu, recepta, pani recepta na udane życie dla samej siebie, dla takiej naszej wewnętrznej jakby satysfakcji. Jaka jest pani recepta? Tak. Ja zadbaj o siebie najpierw. Najpierw ja, potem dzieci, potem resztę. Aczkolwiek byłam wychowana inaczej, że kobieta ma się poświęcać, nie? Ale teraz się nauczyłam. A skąd ta zmiana? Skąd ta zmiana? Z wykładów, z książek, z czerpania życiem. No, życia, także można się nauczyć. Nie, praca poczeka w moim wieku. Ja nie muszę tego dziś zrobić, mogę zrobić jutro, ale zadbać wtedy o siebie. Nie? A co młodym by pani powiedziała, młodym ludziom, którzy chyba nie mają teraz łatwego życia, prawda? Co by pani im doradziła, żeby znaleźli tą właśnie własną drogę i receptę? Przede wszystkim, żeby kończyli studia dobre, żeby się uczyli. I najważniejsza sprawa, żeby się uczyli języków obcych. Bo mojemu pokoleniu nie było dane. No, było zakazane uczenie się angielskiego, nie? A to jest tak język przydatny, że wszędzie można się porozumieć, nie? Tak. Ja swoje dziecko, że tak powiem, od przedszkola uczyła się języka angielskiego, no i niestety to procentuje. Natomiast moje wnuczki od szkoły podstawowej, już nie wiem od której klasy, dwa języki obce. Swój, norweski i jeszcze dodatkowe dwa języki obce. Angielski, tak? No i jeszcze jeden tam sobie wybrać. To teraz recepta dla seniorów. Ruch. Ruch, spacery, wyjazdy, jak jest możliwość, jak kogoś stać na to, jak pieniądze. Kino, opera, teatr, jak ktoś lubi. No, wszystko jest dostępne. I drodzy seniorzy, jeśli zepsuje się wam telewizor, może nie musicie kupować nowego. Nie. Bo to, co ja z czasopism, z radia dobrego się dowiem, to dopiero za ileś tam godzin jest w telewizji i też nie wszystko, no bo telewizja jest czasowo ograniczona. Słowo mówione szybciej do ucha, że tak powiem, dolatuje w cudzysłowie, niż obraz. Jak się patrzy na obraz, to w tej chwili się widzi. A jak się człowiek odwróci, to już, bynajmniej ja tak. Już ten obraz się zaciera z czasem, a jednak słowo
jak jest ważne, zostaje. Bardzo dziękuję za te wszystkie cenne rady. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło. Mi również. No, ja mam takie życzenie, żebym jak najdłużej przychodziła po dobre książki i po czasopisma. Tego oczywiście życzymy tak. I czekamy. No, także kiedyś przychodziłam z torebką, potem z torbą, a teraz przychodzę do biblioteki z wózkiem. No niestety, no, czas robi swoje, zdrowie. Ale wózeczek jest wygodny, bo ma kółeczka, można pociągnąć, nie trzeba dźwigać. No nie, także no. I ten wózeczek tak, no, oświadczy o wieku, czego ja się nie wstydzę. I bardzo słusznie. Dziękujemy. Dziękujemy również. No.